wydaje się, że to jest następny etap betonowania Warszawy w układzie tak zwanym warszawskim. Oni się boją jednego, zmiany władzy w Warszawie. Gdyby władza w Warszawie została zmieniona i otwarto by szafy różnej maści i zaczęto grzebać w papierach, no to się okazuje, że CBA odnalazło taśmy nagrań, znaczy tak zwanych taśm nagrań, czyli pliki z nagraniami rozmów urzędników Ratusza Warszawskiego, gdzie oni w rozmowach opisują dokładnie cały system tego działania. I to CBA, pani prokurator, te wszystkie rzeczy odłożyła do szuflady, schowała, zamknęła w sejfie i przez parę lat w ogóle nikt do tego nie miał dostępu. Pytanie, czy to jest dzieło przypadku?